Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Gramy w Terrarię, jest ze mną Ksylo oraz Manoni. Przywitajcie się. Ej. No, i mój życiowy cel na dzisiaj, zebrać marmur. A potem idziemy do piekła i spróbujemy wędkować. Tak więc ja już nie używam... Dlaczego jego celem życiowym jest marmur? Nie wiem, z nim mam pogawędkę. To jest oczywiste. Nasz drogi Bobie. Marmur love, marmur life? Dobra. Czy będzie zabawa z tym marmurem? Oczywiście jestem takim geniuszem, że jak zwykle nie przyniosłem ze sobą żadnych pochodni ani mikstur rozświetlających. Brawo ja. Miejmy nadzieję, że nie będzie za ciemno. W tych tunelach już albo ja łaziłem, albo ktoś inny łaził, więc może nie będzie aż tak źle. Dobra, teraz do marmuru, którędy? Proszę. Jestem bliżej niż myślałem. W sumie znowu jestem... Jezu. Ja mam rodzinę na tym, że nie przyniosłem ze sobą nic rozświetlającego, przecież mój kill off rozświetla. Ej, z jakiegoś dziwnego powodu nie chce mi wędka łowić. Nie wiem. O, ja z tym już nie pamiętam. Blok. Chciał mnie łowić. Umrzyj przeciwnik. W sumie jeszcze, jak tu jestem, to też jungle sports mi się przydał pozbierać trochę dla siostry, która... No ma już prawie całą zbroję dżunglową, ale brakuje jej właśnie chyba czapki. Dobra, ile tam tego marmura chcesz? Powiem ci, jakbyś zebrał... ze 100? Może? To mi wystarczyło na pewno. Ja przyniosę więcej, na wszelki wypadek, bo jeszcze jakieś potem coś nagle ci przyjdzie, to żeby nie trzeba było łazić. Najlepiej tak ten, jak masz jakieś bomby, to po prostu tym rozwalaj. Nie mam przy sobie, ale wiesz, Molten Pickaxe tak szybko to zbiera. No to dobrze. Gdzie ją kołować? No dobra, dobra. No... Tą drogą... Jak myślicie, czy skoro mam takie problemy z żeraczem świata, czy jest szansa na to, że pokonamy, nie wiem, Skeletrona? Jak ja z nim miałem problem nawet na ekspercie spore? Wiesz co... Nie. On będzie jeszcze lepiej. Nie, coś mi mówi, żeby to musiał jakoś w plikach gry coś namieszać i w plikach postaci, żeby przerzucić się na Journey i tak przypadkiem kliknąć go do moda na każdym bossie. No tak, tak jakoś ten. To nie będzie tak wcale podejrzane, że boss będzie tak nas praktycznie cały czas smyrał swoją łapką i tak będzie nas głaskał i tak będzie nam milutko tą łapeczką, jak nam będzie tak robił. A my nie będziemy ginąć. Nie. Nie się nie skarpi. Nie no. Jak przyciągniesz ekran, to już w ogóle będzie super. Plan doskonały. Pewnie ten, pewnie papki nic wiśnie już się przewracają tam w fotelach, jak to słyszą, że my nie radzimy sobie z tym wszystkim. Ale cóż. Wrażliwych odbiorców prosimy o wyciszenie słuchawek. Dokładnie, dokładnie. Skąd mam 3 spelunkery? Nie, serio, ktoś mi powie, skąd mam 3 spelunker potion? Nie mam zielonego pojęcia, ale... Lepiej się cieszę z tego, a nie marudź. Co? No ja się cieszę, będę mógł dzięki temu je wyklać jakieś skrzynie poukrywane gdzieś w boku wszechświata pozbierać. Okej. Okay. W ogóle nie chcę nic mówić, Ksylo, ale prawdopodobnie się mikrofon jakoś psuł, bo strasznie słabo cię słychać. Tak? No, no tak cichutko teraz jakoś. Nie ukrywam, przybija tu nawet poziom cichości Papkina, który jest też dosyć cichy. Teraz jesteśmy może na podobnym poziomie do Papkina, no, ale wcześniej było trochę lepiej. Okej. To nieźle, mam już prawie 400 marmura. Bo na obecny moment wystarczy, bo jednak, no jak mówiłem, musiałem tych sporsów trochę nagromadzić. To ubranko dla siostry, bądź jest istotne, mimo jej częstego ginięcia i powiedzmy wątpliwej przydatności w niektórych momentach. A, to nieźle. Dobra. Stinger? A w sumie Stingera też mogę wziąć, czemu nie? Tak, te sporsy występują chyba wyżej trochę niż jestem obecnie. Niestety. Coś, czego nie lubię, czyli włażenie. Nie wierzę. Normalnie powód do dumy. Znalazłem prawdopodobnie pszczeli ul, w którym jeszcze nie było Papkina. To nieźle. Ta wiadomość, w którym jeszcze nie było Papkina, po prostu.
No co? To musi być wyczyn. No. To naprawdę jest wyczyn, patrząc na to, że on już zwiedził chyba cały świat wzdłuż i wszerz, jak się składało. Jak się dało, to też. Ja chyba jestem odwrotnością Babkina. Mam tylko 50% powierzchni, elevator i parę dziur. Nie, możliwe. Ja praktycznie mogę wam screena zrobić z tego. O Jezu. O wait, nie mogę. Domownicy wołają, tak więc króciutkie cięcie. Ja powiem szczerze, ci domownicy są strasznie upierdliwi. Sprawdźcie sobie Discorda. Nie, dobra, mam taką wolniejszą chwilkę, co przejrzę. Trochę tak na szybko, żeby odcinek nie był zepsuty. No, nieźle, nieźle zeksplorowałeś tą mapę. Gratulacje. Ja? Dobra. A teraz już wracając z odcinka, muszę się skupić, muszę szukać, muszę zebierać i odkryć miejsca, w którym nie było papki, żeby liczyć na to, że może znajdę jakieś cenne skarby typu Anklet of Winds czy coś, żeby już mieć Lightning Bootsy. I te spektry to są dla mnie za mało. No w sumie sprawdźmy, mam jakiś Gravity Potion, to będziesz mógł sobie posruwać po niebie, klikając w W, żeby góra, dół i może znajdziesz jakieś gdzieś podkowy na wyspach. A to nie, nie wiem, czy babki nas tam... Co? Nie, bo nie przejrzeliście? Właśnie nie wiem, czy babki tam zaglądał, czy nie, więc... No. Na pewno nikt poza babkinem tam nie zaglądał, tyle ci mogę obiecać. No. Tak jak mówiłem, co do niego to nie mam pewności w żadnej kwestii, czy on był, czy on nie był, czy on wie, czy on nie wie. Ta, ciekawe, czy znalazł tego golema. Znając życie, czy jakoś musi coś wlazł do tej świątynki i sobie już tam łaził po altarze golema. Nie, ale tak nie... Tak śmieszki śmieszkami, ale naprawdę on jest jakimś mistrzem w eksploracji i zwiedzaniu niedostępnych miejsc. Nie ma dziury, do której nie wejdzie. No, dobrze powiedziane. O, a co dzisiaj niespodzianka? Znalazłem serce kryształa kolejnego. Oczywiście jak zwykle znalazłem go szukając czegoś innego, więc no. Może jeszcze się uda znaleźć ich więcej. A jungle sporsów ile? 17, za mało dalej. Trzeba mieć zapasa jeszcze na to drewniane, jakie drewniane, trawiaste ostrze. Więcej czakramów i inne takie tam rzeczy. W sumie nie wiem, czy kojarzycie, ale chyba czakramów można mieć 3 czy 4 na jednego slota. I wszystkie naraz wyrzucić. A co to jest w ogóle? To jest takie no, jakby ostrze miotane dla warriora. Nie, po prostu. Właśnie to jest jedyna taka broń, której jestem pewien, jeśli chodzi o takie rzucane, że tam jest stakowalna do kilku sztuk. Co do reszty, to mogę kojarzyć coś, ale nie jestem pewien. Wiesz, tam chyba jeszcze, nie wiem, czy to było na modach czy coś, ale chyba banany też były coś tego typu, ale no mówię, to nawet nie wiem, gdzie one są, więc nic o nich nie powiem tak naprawdę. I co takiego jeszcze tam było? No i jakieś inne też, ale wiem, że tam później chyba jest jeszcze z... Właśnie z metalu tego, który jest po mechanicznym Cthulhu, że tak to nazwę. Czytajcie po mechanicznych bossach. Będzie taka ciekawostka, bo według właśnie lore Terrarii to te mechaniczne bossy mają być po prostu zastępstwem organów, które zostały wyrywane po dawnemu Cthulhu, Chanciulu, jak zwał tak zwał, w starożytnych wojnach, żeby on się odrodził i zniszczył Terrarii raz na zawsze. No. I to też tłumaczy, dlaczego nie ma Cthulhu jako tako w bitwie i czemu nie ma mechanicznego mózga. Po prostu mechaniczka nie zdążyła ich dokończyć. No, smutne. Nie, w sumie dobrze, bo ona tam była więziona celowo po to, żeby właśnie zniszczyć świat, bo ten cały lunatic cultist jakoś tak ją tam więził zgodnie z lore gry. No, jak się jest jakimś mechanikiem czy coś i się jest więzionym, to można udawać, że coś robisz, czy czegoś nie robi, to kombinować. Tak, tylko wiesz, to się było na zasadzie porządnych tortur. Super! Psia syrena wyjąca mi się uruchomiła w domu. Słyszycie to czy nie? Muszę jechać troszkę. Dobra, mam nadzieję, że mi zepsuło całego audio przez to. Nie, aż tak chyba nie. Uwierz, ona ma do tego talent. Nie mam czym mówić. Pies to pies. Oj, nie w przypadku mojego psa. Ona jest po prostu stworzona do tego, żeby przeszkadzać. Ale i tak najlepsza kwestia tam raz jakiś czas temu to już było, próbowaliśmy z siostrą powrócić do Towerfalla.
I wyobraźcie sobie, że nie udało się nam nawet dokończyć odcinka za bardzo, bo jakimś cudem otworzyła sobie drzwi i uciekła z mieszkania. No to pamiętam, że uciekła. Tak. No serio, drzwi otworzyła, uciekła z mieszkania. Więc no, ja po prostu wierzę, że ona jest stworzona po to, żeby przeszkadzać. Poza tym jest też dosyć groźnym zwierzę obronnym wręcz. Nikogo obcego nie toleruje w mieszkaniu. Ale dobra, starczy o tym piesie, lepiej skupmy się na czymś przydatniejszym, ciekawszym, przyjemniejszym. Czyli inaczej mówiąc, dostawa marmura, 447 kawałków. Ucie panie, to mi już na pan gdzie żeś stoisz, bo jak zwykle nie jesteś w drużynie. A. Sorry. A, dobra. Więc swoją drogą, wiecie, że teraz ten miksturki od powrotu, czy tam Recall Potion, jak zwał tak zwał, można potem zamieniać na mikstury Town Portala, takie jak to było w Stark Diablo? Bo tam to był w formie zwojów. Jeszcze tam Arioprowe mi urządzają domownicy razem z piesem. Ale na szczęście już teraz tego nie wykrywa mikrofon, a się wykrywa to w takim małym stopniu, że nie trzeba się tym przejmować jakoś wielce. Spokojnie. Ja już nie mam czym łowić. Chodź, dostaniesz najlepsze przynęce jakieś chyba da mieć na obecny moment. Dla mnie problem, mam ich 11, łatwo jest zdobywać, więc... No dobra, łatwo to jest pojęcie względne, bądź, ale jak jesteś takim kimś jak ja, że się w sumie łowi na potęgę skrzynie i w ogóle zna się różne takie dziwactwa, co łatwo jest zdobyć, dobra. Więc chwila, tu masz 11 najmocniejszych, 7 trochę słabszych. Wow. Teraz najważniejsze pytanie, gdzie ja żebym zgubił moje jungle sporsy? Sprawdź ekwipunek. Teraz uwaga, największa tajemnica wszechświata, nie ma ich tam. O, dobra, tu są. Teraz jeszcze tylko stingery, dobra, mam wszystko. Oczywiście bałagan w skrzynkach też. I... miałem tam zrobić czapkę bodajże? Tak? Jest czapeczka? A nie, dobra, jednak czakrami się już nie stakują, to musiało być na starej wersji jakiejś. Właśnie tak sprawdziłem i niestety, no, nie chce się zrobić więcej niż jeden slot, więc to musiało być przestarzałe informacje. Pamiętam dosłownie, że kiedyś ja rzucam 4 naraz i tym przynajmniej przyszedłem całego hard mode'a. Może z jakiegoś moda miałeś to? Właśnie nie przeczę, że mogło być z moda, chociaż na modach aż tyle nie grałem, żeby aż tak mi się strasznie mieszało. A przynajmniej tak sądzę, bo dosłownie z modami moja kariera nie jest aż taka długa. Super, jeszcze karetki se jadą. Jojo. A żebyś wiedział, że jojo. Nie, ale dzisiaj po prostu mnie wszechświat nie lubi jakoś. Chcę mi przeszkadzać w każdy możliwy sposób. Ale dobra. Gdzie są te miksturki? Dobra, biorę tak jakby coś z 8 obsidian skinów. Zaraz jestem. Okej, to ja biorę tak z 8 obsidian skinów i lecę właśnie zająć się drugim częścią planu, czyli... A nie, jeśli na to iść... W sumie zapomniałem, muszę wziąć ze sobą jeszcze parę innych rzeczy. Ja ci mówię, muszę jeszcze wziąć mojego cheesera pięknego. No i idę teraz, żeby nie było. Jak to się nazywało? No mi słów brakuje znowu. A, no tak, idę w piekło szukać tego, co tam miałem szukać. Zajmować się tymi sprawami piekło. W ogóle. Underworld, inaczej mówiąc. Mam żarcie, mam mikstury górnictwa, nie mam, ale się szybko ją weźmie. Ciasto mam. Miejmy nadzieję tylko, że przeżyję tę ekspedycję. Nie ukrywam, jestem dosyć groźnie. To też mogę już teraz wychylać, bo to nie problem. Thornsy mam, żarcie. Mininga i obsidian skin będę chlał dopiero później. Bo jeszcze teraz za wcześnie. I spadaj, droga postacia. Okej, jestem na poziomie lawy, czyli zaraz trzeba być ostrożnym, bo mogę zahaczyć jakiegoś klocka. Dobra.
Jesteśmy. Jesteśmy u kresu trasy bezpiecznej. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo można wpaść łatwo w lawy i takie dziadostwa. Ale w sumie... Ja dobra, już jestem. Już jestem w piekle. Tak więc, tak, żeby nie było problemów. Obsidian skin. Mining potion. I wskakujemy do lawy kopać Helgastone. W sumie kto... A, czyli to... Też przez Hellstone chroni, dobra. Właśnie na wszystkich ciekawskich, czemu Helgastone i w ogóle, to... To jest Hellstone. Helga to moderatorka. Skojarzyło mi się, nie wiem czemu, z Helgą, więc Helgastone. Wow. Tempo kopania nieźle wzrosło, kiedy mam tego nowego Kilofa. No, jestem już na spodzie świata. Tego Hellstone'a, to chyba tutaj wyzbieram tak dużo, że nam starczy na wszystkie widzimisię ewentualne. I w sumie chyba wszyscy dostaną już Molten Pickaxe'y. No jak tam u ciebie, Xylo, coś ciekawego? Nic. Iron Crate'a miałem przed chwilą. Mhm. Ale i tak nic nie ma. I widzę chmurkę w kształcie drzewa. Dobra. No, bardzo no nawet. Ile tego Hellstone'a? No nieźle, już mamy prawie 200, czyli niedługo pobiję moje ostatnie zdobycze. W postaci 300 sztuk. O Jezu, nie, już się zaczynają te głupie impy. Na szczęście mój kilof szybko macha, to będzie niszczył te ich kule ognia wkurzające. I już prawie. A, w sumie jak już tu przylas, to normalnie mi się prosił o śmierć, więc dobijemy gościa. Okej, no i dalej do kopania. Czyli chyba najciekawsze zajęcie w całej terrarii. Może nie, dobra. Kopanie akurat jest w miarę fajne. Nawet lubię kopać, ale... No powiedzmy sobie szczerze, interesujące bardziej zwiedzanie, walka z bossami, odkrywanie nowości. Których niestety dla mnie jest coraz mniej. O, motylek, motylek lawowy, lawowy motylek. Dobra. Trzeba teraz spokojnie tu wyjść. Zamachnąć moją lawoodporną siatką. Piekielny motyl, dobra. Mamy pierwszą przynętę lawową. Może lawa fishing nawet mi wyjdzie. Tylko, żeby nie było, ja bym chciał tam trochę więcej tego sobie nagromadzić. Coś czuję, że pierwszy motyl, którego będę miał, to mi się zerwie i tyle będzie złowienia. Ale dobra. Widzisz, siostra, jeśli to oglądasz, a wiem, że możesz to obejrzeć, bo będziesz chciała zobaczyć, co robiliśmy bez ciebie. Tak się robi to wszystko, żeby móc łowić w lawie. To nie jest żadne cheaty, nie są żadne bugi, tylko... No w sumie są bugi. Ale no. Potrzebne są właśnie te robaki. Albo specjalna wędka, której też nie posiadasz. O Jezu, ale to było suche. To wiem, wiem. Ale u mnie takie rzeczy są częste. Właśnie nie masz tak suchy jak pewien taki no, niebieski Bushman, ale no. Ale też zdarza mi się sędziowego suchara rzucić. Bushman. Co, nazywam go na różne dziwne sposoby. Ale rzadko kiedy mówię bezpośrednio, bo jednak tak jakoś przywykłem do tego, że nie mówię bezpośrednio. Tym bardziej, że nie mam zgody od tego gościa. Zresztą nigdy go spytał o pozwolenie, co mi dostał, no, ale mi się jakoś tak nie chce. I tak nadużywam jego dobroci ostatnio. I to mocno. Ale to jest taka historia bardziej na prywatne rozmowy. A nie na moment, kiedy mam włączone nagranie. Bierę tego Hellstone'a, na ile? 400, super. Chyba nawet bym już więcej niż byłoby potrzebne, no ale... Co mi tam szkodzi, pozbieram jeszcze więcej. Potem właśnie to, na co najbardziej czekam, czyli... Co się łowi w lawie? Bo nie ukrywam, nigdy nie łowiłem w lawie tak naprawdę, więc... Wiem, że z pomocą jakieś ryby do mikstur, ale... Nawet nie wiem jakie. O!
Dobra, szybciej. Szybciej, Helgostone, wykopuj się. Dobra. Chyba z 550 koło wystarczy na obecny moment. Ja. Ale i tak na obsydiana naprodukujemy, żeby to potem zużyć, to minie milion lat, więc no. Teraz trzeba tylko się pozbyć najgroźniejszych przeciwników. Typu demon z leczkami wudu, obudować się. Tylko od strony lawy zostawić sobie wolne wejście. No i będziemy łowić. Tak, żeby nie wpaść do lawy łatwo. Tak. Teraz tak, tak, tak. O, widziałem motylka lawowego jeszcze jednego. Powinno wystarczyć. Trochę jeszcze dłuższe by się przydało. Dobra, gdzie jest ten motylek? O, jest, dobra. Dwa motyle lawowe powinny wystarczyć na dobry początek. Dobra, teraz tylko najgorsze nietoperze. Te mnie pewnie zamordują, zanim zarzucę wędkę. Kolejne motyle. Nie no, nie mogę. No i zginęłem. Ja po prostu czułem, że ja zginę się, będę się potem motyle. Dobra, teraz spokojnie. Lecimy jeszcze raz, mamy już ogarnięte wszystko. Teraz tylko usiąść i liczyć na to, że nie stracę od razu moich dwóch przynęt. Albo że znajdę więcej po drodze. W sumie to też byłoby fajne. Im więcej ich znajdę, tym dłużej w sumie łowić będę mógł. Dobra. Widzę, że ktoś znowu próbuje spamić na Discordzie, co szczęście. Jestem piękny tryb streamera, nie wiem czemu nazwany streamera, ale okej. Jest cicho, spokojnie, nie słyszę tych spamów. Ale już dostałem 20 prywatnych wiadomości, więc no, na pewno jakiś spory spam. Dobra. W sumie, jestem tu. Mówiłem dwa obsidian skin potion. Mamy ich pełno, więc nie jestem może jakoś szczególnie potrzebne, ale fajnie. Na pewno w przypadku ktoś będzie chciał sobie popływać w lawie, na spokojnie. Już w sumie mamy już jeden przedmiot też do pływania w lawie, którego oczywiście nie wziąłem ze sobą, bo po co mam być przygotowany profesjonalnie na wejście do piekła. Po prostu pójść na jej łopa, z niczym. Jesteśmy już wystarczająco blisko, żeby obsydian skina chlać. Ce. Oczywiście, musiałem wpaść do lawy zanim wychlałem tego obsydian skina. O wychlałem obsydian skina, to już żadna zabawa wpadać w lawę. I teraz idziemy. Wyzwaniec, oczywiście, bez niego to ani już. O, fajnie. A ja znalazłem dwa motyle do łowienia w lawie. Spaliłem się w lawie, chcąc zdobyć kolejne dwa motyle. I mamy ponad 500 headstone'a. Miałeś mówić, a nie łapać motylki. W ogóle dla mnie to jest śmieszny pomysł, żeby łapać motylki w piekle. Ej stary, co idziesz robić? No idę sobie połapać motylki. O, fajne wiesz, zadanie. W piekle. Taka no podróż, ale wiesz, są takie specjalne motyle. Za swoje grzechy siedzą w piekle i są podpalone. Ciekawe co takiego robiły, że siedzą w piekle. To są zniszczone ludzkie marzenie. No. Podoba mi się ta teoria. Nie miał most. Tak, no to był może. Albo może ktoś miał uczulenie na motyle i one go dotkły i zginął i teraz siedzą w piekle. No. Możliwe, możliwe. Zacna teoria. Jednak ja tam. Wolę mi się w to jakoś nie zagłębiać. Teraz jedyne co mi w sumie obchodzi to jest. Nowy piesek jest tym, nowy piesek jest dalmatyńczykiem. O, nawet go nie widziałem tak szczerze, więc no. Uwaga, wielka chwila. Domku gajda, hala. Wielka chwila, czy coś mi weźmie? Czy to będzie coś przydatnego, czy jakieś znowu śmieci? Wiem, może zanim zacznę mówić, to wypiję crate potiona. Będę mógł przynajmniej skrzynki łowić. Ponad jakieś lawowe skrzynki też są, więc no. Już widzę, że mój system obronny przed mobami jest nieaktywny, bo slimy mogą. Znaczy nieaktualny, bo slimy mogą mi się przecisnąć przez lukę w lawie. Więc są jeszcze te głupie chochliki, które mogą mi fireballe w plecy rzucać.
No i youtuberzy, które pewnie mi zaraz znowu zabiją. Ale dobra, spokojnie, mamy jeszcze 4 minuty obsidian skina, więc jeszcze do lawy mogę wpadać. Czy dobra. Jesteś tego pewien? Tak. Czy to twoja ostateczna odpowiedź? Mhm. Czy jesteś absolutnie pewien, że nie zginiesz w piekle? Zginę w piekle, ale nie od lawy. Przynajmniej jeszcze nie teraz. To chyba będzie najnudniejszy czas łowienia na świecie. Nic nie bierze, dosłownie nic. Bywają takie chwile, niestety. No te. Tylko, że chciałem po prostu zobaczyć, co tam jest, żeby nie trzymać tak ludzi w niepewności. W ogóle ktoś z was kiedykolwiek łowił ryby? Ja tam kiedyś trochę poławiałem, ale w dłuższym czasu już tak. Raz byliśmy parę godzin nad jeziorkiem i wyłowiliśmy tylko takie małe coś i wpuściliśmy z powrotem do wody. No to ja miałem akurat lepszą historię, bo tam głównie za dzieciaka jeździłem z ojcem, co tam w sumie jakiegoś chyba ponad kilogramowego leszcza bez podbieraka wyciągnąłem w wieku 6 lat czy coś, więc no. Uhohohoho. Więc mogę się trochę pochwalić osiągnięciem jak na dzieciaka. O! Bierze coś! Obsidian fish? Do czego to jest? Jezus, ja mam teraz dopiero zwrócić uwagę. Generalnie pozostawiałem teraz gnomy. Te, które... te ogrodowe. No. Ja generalnie cały czas myślałem, że ten, który jest taki... taki najgrubszy z nich wszystkich. Ten, który jest taki najgrubszy z nich wszystkich. To ja myślałem, że on się wspina, bo generalnie zawsze mi się postawił idealnie jak na przykład jakiś płotek czy coś tego typu. Teraz jak się przyjrzałem, to widzę, że wystawiał dupę. Ha, okej, okay. Nieźle. Że co? Gnom, który wystawia dupę. Dobra, umarłem, ale mamy obsidian, fish razy dwa, flerkin, nie wiem co to jest, daje jakieś inferno potion. I właśnie z obsidianem fishów można robić potion of return, czy return, nie wiem, dobra, nieważne. Więc łowieniem tam może zajmę się kiedy indziej, bo jest trochę wkurzające. Bez systemów obronnych odpowiednich. I zobaczmy, czy coś fajnego z tego. Nie, z tego motylka nic fajnego się nie zrobi. Więc zobaczymy, co tam Manonina knocił, czy tam w sumie zbudował. No, głównie po prostu na razie mostek i szykuje podwaliny pod ten. Okej. Pod magazyn, jak nam. Dobra. Zaawansowany duży magazyn. O, ładne. Dziękuję. Mało się to nieźle rozwija. Ej, ja mam 108 basów. Mało. Zobacz, ile mam tego w skrzyniach. Ale za jednym łowieniem, ja tutaj łowiłem. No, mało. Przynosimy tylko więcej. A, dziękuję. Nie, ale ty łowisz jeszcze krótko, więc jak na ciebie to jeszcze sporo. No jeszcze mam 20. No, w ogóle mamy tylko 465 basów. Jedną czwartą już tego wyłowiłem. Jezu. Dobra, wiecie co? Głównie chciałbym Manonin, żebyś trochę ocenił, w którym miejscu twoim zdaniem powinienem zacząć rzucać bombfisze, żeby dżunglę odgradzać, to bym już zaczął to robić, bo jednak wolę być przygotowany, wiesz, już na to, żeby nie zapomnieć o tym potem w hard modzie nagle. No, ten pomysł będzie dobry, żeby po prostu to wykonać, bo generalnie w ogóle muszę mapę dobrze zwiedzić, bo ja mam odkryte tylko praktycznie kawałek... Wiesz, jeśli chcesz, mogę ci dać muszlę, która cię rzuci na ocean. Konsultuj się z Papkinem. O, no właśnie, Papkin. No. Ten, co każdą dziurkę wejdzie. W sumie jest to ten. Mogę poprosić Papkina, żeby zrobił screena i wysłał mi zdjęcie mapy, to wtedy bym... Będziesz miał mógł... screena od Papkina. Będę mógł sobie wtedy rozrysować, jak to mówiąc, i zrobić wtedy ten teren, żeby fajnie to potem zaplanować. Wiesz, po prostu jedyne co to chciałbym powysadzać dżunglę od dwóch stron, żeby na pewno do niej nie wlazło. Ewentualnie można byłoby grzybami otoczyć, ale łatwiej będzie wysadzić. W szczególności, że z jednej strony już to ograniczy z corruption, więc trzeba wysadzać. Po prostu jak jeszcze jest czas trochę, akcja. To ja może właśnie już zacznę wysadzać tą stronę, która graniczy z corruption. No możesz. Bym zrobił, jak już mówiłem, timelapse, tylko że mi nie wychodzi. Próbowałem już robić ostatnio na czymś tam, nie pamiętam co to było.
I o dziwo, po to, żeby po tym, jak będziemy mieli hard moda, to żebyśmy nie mieli problemu z rozprzestrzeniającym się korupcją. Ewentualnie nie mielibyśmy problemu, jeśli byśmy byli gotowi do pokonania od razu plantery bardzo szybko. Bo jak się pokona, to już mocno spowalnia. Ale wiecie, no, ze naszym szczęściem, zanim pokonamy planterę, to no. Z naszym szczęściem, że w ogóle zanim pokonamy Twinsy czy Destroyera, to mnie jest 20 lat. Pewnie. W ogóle. Ej, swoją jakieś dwie różne różdżki mnie gonią, gdzie, znaczy mnie gdzieś prowadzą. Na powierzchni. Jest takie zaskakujące, bo na powierzchni szczerze mi ich nie widział. Naprawdę dziwne, takie widzi te wróżki na powierzchni. W ogóle? Wy już je widzieliście tutaj, czy nie? Wróżki? Tak. Ja w ogóle tak, nie te widziałem. Pixie z hard moda. Wróżki są... Według mnie to fajne to jest, że właśnie... Tylko właśnie... Takie przyjemne. I według mnie to jest takie bardzo miłe takie nawiązanie w stronę tego, The Legend of Zelda. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że też tam w sumie to mi się z tym kojarzy. Chociaż w Legend of Zelda, powiem szczerze, to mnie one wkurzały dosyć mocno z tym swoim listen i ciągle to. Przy każdym dialogu. No ale taki już po prostu mój sentyment trochę do tego wszystkiego. Aż trochę się smutek bierze serce, że nie mam możliwości wgrania w żadną Zelda oprócz tej najnowszej, tej Breath of the Wild czy jakoś tak. Konsoli nie posiadałem, tylko u kolegów mogłem grać, a z kolegami się nie widziałem już od dobrych lat, w sumie od początku Gibaz. Wow, znalazłem w sumie idealne bajorko do łowienia w dżungli. Jego naturalna wielkość jest po prostu wystarczająca, żeby zadowolić każdego, kto chce łowić w dżungli sobie. I dobra. Podejść szybko do tej dżungli. No w sumie nie podejść do dżungli, tylko w sumie przebiec ją i zacząć. Zobaczmy, czy tutaj byłem. Już są dźwięki Corruption, tak więc ludziowie YouTube'ów, w tym oto miejscu zaczynam rozmieszczanie bombfishów. Jakkolwiek byłoby to złe miejsce, uważacie, że znacie lepsze czy coś, przykro mi i ja muszę zająć się tym już tutaj. Jak gram już z Corruption, to wolę już po prostu być gotowy na to, niż potem żałować. W ogóle zwierzaczka nie mam. Dobra. Zwierzaczek powinien zajmować się najbardziej natrętnymi potworami. Kiedy ja spokojnie chciałem się zająć zrzucaniem bombfiszy, jak już wspominałem. I niestety musimy trochę jeszcze bardziej pójść w tamtą stronę. Czy mi się tylko wydawało. Ale dla bezpieczeństwa to zrobię. Nie wiem, czy to było błoto, czy to był Ebon Stone. I uwaga, uwaga. Dobra, na szczęście fałszywy alarm to tylko błoto, nie Ebon Stone. Tak więc możemy dalej bombfiszować tą dziurę. I okej. Miejmy nadzieję, że ten świat kiedyś mi jeszcze za to podziękuje, że go tak teraz grifuję w sumie. Ojej, dobra. Miejmy nadzieję, że moje... Prawie trzy pełne z takich bombfishów wystarczą, żeby tutaj to wszystko ogarnąć. Kładnika. Jeśli nie wystarczą, to się delikatnie wkurzę. Będę musiał pójść po ciężkie działa, zwane bombami zwykłymi. Ale jednak wolę najpierw zużyć bombfisze wszystkie, bo jednak mamy ich pełno, łowi się je co chwilę i... Wartość sprzedaży ma niższą niż zwykła bomba. Dobra. Skycrate. Nieźle. Kurde. Balonik. Baloników mam pełno, ale i tak cieszę się, będziesz mógł potem próbować sobie multiskoki robić. Ale jest na defensa, tego wezmę. Bij mi co chcesz, wiesz, mam tego pełno, więc... No. Ale mogło być cokolwiek innego niż ten balonik. Wiem. Tylko mówię po prostu, że baloniki to akurat nie problem, że możesz sobie brać, nawet poszukać w bazie, jakie mamy i wziąć tego lepszego. Tam to nie problem. Jedne co to... Mam dwa już te z tym, powiedzmy, skokami już wyrobione, ale je trzymam w kieszeni, żeby nikt mi ich nie ukradł. No jasne. Co mnie tutaj zabije? Nie wrogowie! Nie jakieś problemy. Bombfisze mnie zabiją. Dobra. Jak tam?
Dopiero mierny początek. To jest ciekawe w sumie, czy się zrzucał, bo piszę ciągle tak. Czy na pewno wybuchały zanim dotkną dna, czy jednak będą leciały ciągle niżej? Dobra, jest to, nie wiem czemu o mój router pozwolił mi się nagle wykrzaczyć i wyłączyć. Witam w mojej świecie, to jest normalne, tylko że on nie dość, że się nie wykrzacza, to i tak się psuje na długie godziny, przez co streamów nie mogę robić. No ale teraz mam już ten swój prywatny internet z telefona wyciągany i powinno być lepiej. O ile nie zapomnę się na niego przełączyć, rzecz jasna. Bogactwo. Bo ja mam w sobie tendencję do zapominania o nim. Nie, bombfisze, idźcie sobie. Już widzę, że ja tych bombfiszów nie będę za bardzo lubił. Przez to, że one się przyklejają do bloków. To działają jak przyklejające bombowe. No wiem, tylko właśnie to jest ich największa wada. Bo ja je rzucam tak, że one się zawsze przyklejają do jakiegoś bloku blisko mnie, przez co ja ginę. Prawie. No, na szczęście na tyle mało jest potworów w okolicy, że mimo to wszystko udaje mi się przeżyć jakimś cudem. Ej, właśnie, waszym zdaniem powinien robić dziurę tam bezpośrednio do samego Underworld, czy może jakoś głęboko, a potem zrobić po prostu coś w stylu połączenia między tymi dziurami. Łatwiej będzie do Underworlda, ale szybciej będzie zrobić to połączenie. Tak czy jak zadziała? Bo ja w odgryzaniu dżungli już mam spore doświadczenie nabrane, więc... No, oba sposoby zadziałają tylko... Właśnie nie wiem, czy pójść na łatwiznę, czy na skuteczność i szybkość. Myślę, że na skuteczność lepiej. Okej. Czyli trzeba bombfiszować aż do piekła. Wiecie, ojo. To nie problem. Bomb fiszy na pewno zabraknie, ale jak mówię, mam jeszcze w miejscu na broń pełną zwykłych bomb. A proszę, chcesz to dawaj. Tylko ostrzegam, wejście do tej dziury graniczy z cudem, jeśli nie masz sprzętu, który uodparnia na upadki. Albo nie jesteś mną, nie idziesz na bieżąco. Chmurki, więc wiesz. Nie. Z oberwania spadłem. Nieźle. A ja jestem jakoś w... Może jednej czwartej drogi. A mi się bombfisze kończą. Przyniosę ci trochę, bo połowiłem. No, przydałoby się, nie ukrywając. Może trochę bomb kupię. No i tak, najważniejsze, że są skuteczne. Albo bardziej. Pamiętam, że kiedyś miałem jakiegoś takiego pecha, że... Bomba czy dynamit? Dynamit są dużo lepsze, ale droższe. I od dynamitu łatwiej umrzeć. Jezu, ja chcę już steampunkerkę. Nie ty jeden. Tylko wiesz, zanim to będziemy musieli się naprawdę zmobilizować i w końcu wygrać z jakimś bossem. No. A potem jeszcze Old Ones Army i miliony innych rzeczy. Nie, weź mi nawet nie mów o Old Ones Army. To nie. Jeśli ty masz zamiar to przejść, w ogóle to rozpocząć, to ja... Wiesz, nikt nie każe ci w tym brać udziału. No, wiem, ale... Nie, ale po prostu przydałoby się to zrobić, bo tam te sentry, które dostaje się, to każdy może jednego sobie wezwać, chociaż są dosyć mocne w niektórych sytuacjach, więc no. Na przykład takiego golema czy planterę, to takie sentry może naprawdę ułatwić bitwę. W szczególności takie pewne elektryczne, tak. A poza tym ten Square Armor, czyli armor, który dostajesz po pokonaniu Old Ones Army właśnie po mechanicznych bossach, jest dosyć dobry dla obrońców, tanków i w ogóle. No. Więc, no nie ukrywając, jakby to nie było wkurzające, badziewne, czy jak zwał, tak zwał, no jestem zobowiązany to po prostu zrobić. Trzeba zrobić. No, spróbować zrobić. Przejść to. Myślę, dobrze, że to ogarnie. Będziemy mieli jakiegoś porządnego maga, czy rangera, który będzie usuwał wywerny, to jeszcze może się nawet uda.
Że to one są największą piętą Achillesową, jak się już robi to Aldzuan z army. Ty w ogóle jeszcze nagrywasz? Tak. Tak, mam jeszcze nagranie. No, ale już w sumie można kończyć ten drugi odcinek, bo mam 40 minut. Więc no, ja dokończę tego robienia, może już samemu właśnie. No i do zobaczenia. Zobaczymy, kiedy będzie kolejny, pewnie w tej sesji znowu. No i trzymajcie się. Hej. Hej. Dobra.